Siemano, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z FNAF TD, czyli Tower Defense giereczki na podstawie FNAFa. I słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie testowanko dokładniej nowej postaci, bo mamy tutaj Fongaja, który dosłownie siedzi i czeka, żebyśmy go kupili. My go kupimy, widzowie, oczywiście za pierwszą opcję, no bo jak dobrze wiecie, ja aż nie mam tyle czasu, żeby wiecie, tutaj dawalać w giereczkę, a szkoda, bo miałbym go za 75 tysięcy coinów. Co nie jest takim dużym wydatkiem, nie? No ale dobra, weźmy sobie Fongai Pack OP podobno. No zobaczymy, czy będzie OP, czy będzie jednak taka lipa. W każdym razie mamy Fongaja. Ile kolejny kosztuje? 120? 125 tysięcy, okej. 800 robuxów, to jest całkiem dużo. I w tym momencie otwieramy Fongai Present. Zobaczmy, co nam wypadnie, widzowie. Jak myślicie? No myślę, że Fongai. No i dobra, kim ty jesteś? Widzę, że masz chyba mityka. Znaczy, on jest secretem, ale czy on będzie normalnie gdzieś tutaj jest? Dobra. Więc tak, mamy go jako, widzowie, secreta i on ma obszarowe obrażenia plus slow. O, to jest ciekawe. Czyli mamy ziomeczka, który bije i dodatkowo narzuca jeszcze slowa. Co prawda nie bije dużo, ale bije bardzo szybko. No dobra, sprawdzimy go na pewno. W sumie o tym jest ten odcinek, że sobie go sprawdzimy. Słuchajcie, też powoli tutaj zbieram rzeczy, wiadomka, takie tam zabawy, nie? Takie tam, że tak powiem, zbieranko. Takie typowe simply zbieranko. I jeżeli chodzi o, widzowie, western, to zagramy, bo nie grałem w ogóle. Nie byłem dostępny, że tak powiem, w giereczce. Jeszcze teraz jestem chory, to już w ogóle masakra. Ale, widzowie, western pasik, patrzcie, jak tutaj ładnie powbijany, nie? Dlatego trzeba go wbić na pewno całego. No i myślę, że to zrobimy. Polecimy dalej. Mamy tutaj też zbieranie. Ja generalnie zbieram coiny, żeby kupić któregoś z tych, bo wiecie, to jest jednak za robuxy albo za coiny. Więc jakbym kupił za te western Westernowe tokeny, dlatego ostatnio coinów mniej wpada, no bo wiecie, tutaj tak naprawdę western tokeny, to nimi się zajmujemy, to jest najważniejsze. No i te tokeny będę zbierał na jakiegoś ekskluzywa, może go sprzedam za jakieś dusze, może zdążę, nie? Bo nie mówię, że zdążę, mogę nie zdążyć, to jakby jest u mnie typowe. Ale chciałbym chociaż, żeby tego, słuchajcie, pasika, western pasa ogarnąć, nie? I teraz tak, czy mamy jakieś nowe tutaj w ogóle dni? No do nieba, raczej nie ma. Dobra, to zagrajmy dzień pierwszy. Może na hardzie i zobaczmy sobie, jak działa Fongai, bo to jest najważniejsze. To pewnie będzie jakiś starter, dlatego że jak sobie zobaczymy, wiecie, jak to wygląda, no to zawsze kupujemy to, co jest na spawnie, czy za robuxy, czy za tokeny, to tam nieważne, czy w sensie za coiny, ale zawsze to jest taki starter, nie? I zobaczmy, jak on będzie działał. Postawmy go, no i mamy naszego Fongaja. Faktycznie nakłada on, widzowie, tutaj takiego slowka fajnego, zwiększamy jego tutaj obrażonka, dobra, mamy maxa, więc 80 obrażeń max, 25 range'a, 0,2 cooldowny, okej. Okay. Więc dodajmy mu jeszcze range'a. Znaczy range'a, no dodajmy mu po prostu tutaj, słuchajcie, czy ja wziąłem właśnie dwa na... No nie, no wziąłem dwie postacie na damage boosta, co ja odwaliłem, dobra widzowie, nie, tego nie było, nie? Wy tego nie widzieliście. Źle wziąłem, miałem wziąć plusz trapa, a ja wziąłem spring boniego, nie? Totalnie, nie wiem, nie, no ale przypał widzowie, ale przypał na odcinku, naprawdę. Dobra, ja to usunę, nie? Totalnie. Znaczy już nieważne, jakby tutaj nie będę tego usuwał. Jakby damy radę. No po prostu wiecie, tak patrzyłem na tego spring boniego i ja myślałem, że to plusz trap. Nie pytajcie dlaczego, ja już jestem chyba naprawdę chory, nie? Serio, totalnie. Dobra, ulepszamy go dalej. Najlepiej jak Fongaja by się rozstawiło po całej mapie. Chociaż wiadomo, my dajemy sobie radę na easy, no to raczej nie będzie wykorzystany. Tutaj wiecie, że dalej gdzieś slowuje. Ale on jest jak Crying Child i taki Cupcake był, który tak mega szybko bił AOE. To jest takie połączenie, nie? Fajne? Spoko, ale no nie wiem, no 124 obrażeń, 25 range'a, jeszcze mu zwiększymy range'a za pomocą plusz trapa, niestety nie mam żadnego shiny ziomka, żeby zrobić to lepiej, no ale wiecie, przetestujemy, zobaczymy, jak dużo możemy mu zmaksować. Jeżeli chodzi o Purple Gaia, to jest ostatni ekskluzyw przed Fongajem, więc jak widzicie, dla porównania tutaj totalnie inny świat, nie? Wydaje mi się, że Fongai to jest taki ziomeczek, który nie będzie za bardzo używany. No bo okej, okay, on slowuje, fajnie slowuje, nie powiem, nie jest to złe. To taki troszkę Crying Child, nie? Tylko że Crying Child ma większy range, chyba? No mam wrażenie, że większy. I no nie bije, więc tutaj ten przynajmniej bije, ale to bicie nie jest jakieś duże, bo zobaczcie sobie, że taki Purple Guide, myślę, że go da, spokojnie dogoni. Ale no, czy jest tak źle? Powiem wam, że naprawdę spoko to wygląda. Jak dodamy Scotta, to wiadomo, że Scottik sobie tutaj się rozprawi najszybciej ze wszystkim. To nawet nie ma o czym gadać. Patrzcie, już ma 15, nie, 18. Już będzie miał 30 tysięcy obrażeń, to wiadomo. Ale mamy tego slowa, także jakbym miał tutaj, wiecie, popatrzeć, nie wiem, powiedzieć coś o Fongaju, to myślę, że spoko. Naprawdę spoko to wygląda. Jak widzicie, dzwoni cały czas, nie? Wiadomo, no Fongaj, no to dzwoni mu ten telefon jak szalony. To tak zawsze było, no i zawsze w sumie będzie.
Więc jak widzicie na luziku, możecie mieć postać, która nie dość, że slowuje, to jeszcze no, całkiem sporo bije, nie? Bo to jest 124, ale co 0,2 sekundy, czyli tak naprawdę mamy tutaj widzowie do gdzieś tam nieco ponad 600 chyba, więc tak naprawdę całkiem sporo. Ten ma 775 i 0,75, czyli gdzieś tak 850, nie wiem dokładnie, ale no coś koło tych 900 podchodzi może, więc tak naprawdę te startery zawsze są takie podobne. No ale wiadomo, zawsze coś troszkę innego. Tutaj mamy na przykład, wiecie, wieżyczki sobie stawia Purple Guy. Tutaj mamy zioba, który do, siedzi sobie przy stoliku i slowuje i cały czas dzwoni telefonem, wyzwania, także no tak to wygląda, nie? Możemy sobie dostawić jeszcze Endo. Nie pytajcie dlaczego, po prostu bez powodu do chce wydać pieniądze na coś. Okej, okay? I tego Spring Boniego, który się nie przyda. Totalnie. Bo on ma mniej obrażeń, wiecie, on ma damage boosta 1.3, a ten Shiny ma 1.55. To w ogóle to jest bez sensu, że go wziąłem. No ale mówię, to dlatego, że się pomyliłem. To jest po prostu widzowie pomyłka, okej? Okay? Proszę mnie nie obrażać. Przypadkiem źle popatrzyłem. I musimy wziąć po prostu naszego ziomka, słuchajcie, nie Spring Boniego, tylko Plusztrapa, żeby mieć po prostu range boosta. Okej, okay, Dead Knight Freddy. Ale potężny Freddy tutaj leci. Chodź, ziomeczku, rozwalimy cię. Co ty na to? Rozwalimy cię, zastołujemy, mamy slowa, mamy. Czyli nakłada też slowa na bossów. To jest dobra wiadomość, nie? Tutaj patrzcie, 100 tysięcy obrażeń prawie ma. Tutaj teraz dobija. Ten ma już chyba więcej, bo on był na początku. 200 tysięcy dobija, okej. Okay. No Purple Guy go dogania. To nie jest dziwne, bo jest troszkę lepszy. Nie bardzo, ale jednak troszkę lepszy. Także lepszy nieco starter. No Fun Guy, ja myślę, że on nie jest taki must have, nie? On po prostu możecie go sobie wziąć, ale tak naprawdę nie musicie się spinać, żeby go mieć. O tak bym to powiedział. A sponsorem odcineczka jest już długo funkcjonująca strona Bloxboom, na której możesz kupić przedmiot lub jednostkę w grze, która cię interesuje. Jest tutaj Toilet Tower Defense, Adopt Me, Pet Simulator oraz wiele więcej. Jedyne co wystarczy zrobić, to zalogować się na stronce, wybrać przedmiot, który cię interesuje, dodać go do koszyka i zapłacić. Pamiętaj, by wpisać kod MERESBLOKS, aby otrzymać aż 10% zniżki na wszystkie zakupy. Opcji jest wiele, bo można płacić PayPalem, kartą oraz blikiem. Blik dostępny jest w wyborze TazaPay. Każde zamówienie dostarcza bot, więc po opłaceniu zamówienia wystarczy dodać go do znajomych i dołączyć do niego, by mógł wysłać trade'a z przedmiotem, który kupiliście i gotowe. Jeśli coś pójdzie nie tak, pamiętajcie, że jest support 24/7 na stronce i na pewno wam pomogą, gwarancja przedmiotu albo zwrot pieniędzy. Ale żeby było fair, widzowie, to udało mi się wbić Withered na naszym Fungaju i teraz sobie to przetestujemy, bo zobaczcie, mamy tutaj wbite prawie 200 dusz wydałem, no dobra, 150, coś koło tego, więc to naprawdę jest totalnie szalona liczba jak dla mnie. W ogóle Secret Pity, okej, okay, czyli dostałbym tego Secreta tutaj, tego Freddy'ego Shadowa chyba, więc tak naprawdę do nic takiego specjalnego, to chodzi naprawdę tanio, więc słuchajcie, lecimy dalej, dobra, sklejmujemy sobie tutaj i ciśniemy kolejną giereczkę, tylko tym razem o wiele lepszym Withered widzowie Fungajem. Teraz to już naprawdę będzie, myślę, podobny do Purple Guy'a. Przetestujemy to. Przetestujemy to dobrze, nie? Żeby nie brać nic innego. Bierzemy tylko boostery, na maksa ich poboostujemy i zobaczymy, kto jest lepszy. Okej, lecimy, widzowie. Musimy to koniecznie przetestować, bo jestem ciekaw, jak działa Purple Guy, jak mu idzie, a jak będzie leciał Fun Guy, nie? Bo mamy Purple Guy'a, Fun Guy'a. Ciekawe, takie w sumie, wiecie, bliziutko, nie? Że tak powiem. Bliziutko są między sobą, powiedzmy. Jako postacie, w sensie, chodzi mi, że wiecie, takie najbardziej znane z FNAF-a, z tych części, pierwszych zwłaszcza, więc tutaj, dobra, zobaczmy, aby ten dzień, no może wejdźmy sobie też w dzień, co nie, dajmy taki hard, po prostu dzień czwarty, nie wiem nawet jaka to dokładnie mapa, ale po prostu na niej zagramy, bo dlaczego nie, polecimy, zagramy sobie na tej, mamy odznakę szeryfa, także widzowie, jestem potężnym szeryfem i wjeżdżam na kolejny dzień pełen potężnych tutaj animatroników do pokonania i mamy tak, exit i trzy miejsca, z których wychodzą, dobra, jak z trzech miejsc wychodzą, to będziemy mieli problem. Na początku wrzucimy Purple Guy'a, no bo wiecie, musimy jakkolwiek przetrzymać tutaj to oblężenie. I teraz tak, ja myślę, że na przykład przez, no nie wiem, w sumie nie wiem jak to dokładnie sprawdzić, ale wiecie co, dobra, po prostu go ulepszmy. Dajmy mu tutaj ulepszonko, ok. I słuchajcie, zrobimy tak, damy te boostery, czyli tak, damy boosterka, zobaczcie to, damy boosterka. I on boostuje range'a, nie? Zboostujmy range'a temu purple guy ziobeczkowi. I tutaj tego range'a ma na całą mapę prawie. Dobra, to jest naprawdę dużo. I teraz tak, ma to zboostowane. Dajmy jeszcze endo. I jak endo ulepszymy na maksa, to sprawdzimy wtedy te postacie od zera, nie? Wiecie o co chodzi. Postawimy sobie jednocześnie jedną i drugą postać. Oczywiście one się różnią range'em, więc to będzie troszkę ciężkie do porównania, ale spróbujmy. No spróbujmy chociaż to zrobić. Tak sobie zobaczyć, jak tam by im szło, nie? Więc tak, wywalamy tego Purple Guy'a za chwilę. Tylko wymaksujmy go na razie. Dobra, dawaj, 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 dawaj. I teraz tak, lecimy cel, okej. Okay.
i stawiamy Fongaja i Purple Guy'a, patrzcie. I teraz na maxa, no mniej więcej spróbuję w tym samym czasie. Dobra, mamy na maxa, tylko że Purple Guy ma większego range'a, więc zakładam, że więcej ogarnie sobie obrażeń, bo po prostu ma, no po prostu ma większego range'a, więc tutaj, wiecie, no Ted nie ma troszeczkę do niego podjazdu. Chociaż, zobaczcie, że mamy już obrażeń 155 na Withered, do tego range boost 38,8, ten ma 46,5, tu mamy 155, 775, okej. Okay. I cooldowny o wiele szybsze, patrzcie, nawet cooldown mamy mniejszy, no bo Withered daje nam szybszy cooldown, także no powiem wam, że tutaj naprawdę dobrze to wygląda. Serio, mega, mega fajnie, są obok siebie, więc mniej więcej takie porównanko myślę, że faktycznie, no w miarę okej, okay, nie? Bo tak naprawdę patrzcie, turety biją, ziomek ze swojego wręcza, z tego tutaj klucza nawala, no jak widzicie Purple Guy, co ja gadam, Phone Guy, po prostu się obraca, nawala tym swoim tutaj tą słuchawką i nie dość, że slowuje, to jeszcze mega dużo bije. To powiem wam, że takie porównanie teraz faktycznie sprawia, że jestem bardziej skłonny grać Phone Guy'em niż Purple Guy'em, także bym powiedział, że jest lepszy. Mają tyle samo do placowania, w sensie mają tyle samo... Wiecie, tyle samo razy możemy ich postawić, o to mi chodziło. Więc generalnie możecie sobie dać tutaj kolejnego ziomeczka Phone Guy'a, ale ja chciałem przetestować, o nie, usunąłem go, widzowie, ja nie wiem, że dobra, to postawmy już może. Było testowane, widzieliście, więcej obrażeń miał Phone Guy, więc postawmy już sobie całą tutaj drużynkę. Zobaczmy, jak sobie będą radzili. Okej, okay, kolejny tutaj, powiedzmy. No, Phone Guy ma większego range'a, więc szybciej bije te animatroniki, ma więcej czasu, a mimo to taki, znaczy Purple Guy, a Phone Guy mimo to i tak go wyprzedza, nie? Czyli Purple Guy ma ogromny range, a Phone Guy go i tak wyprzedza, bo te jego przeszybkie ataki, slowowanie tych postaci naprawdę dobrze idzie, nie? Totalnie, totalnie dobrze. Patrzcie to, net sobie damy, weźmy sobie jeszcze, porównajmy tak, ja wiem, że to jest głupie troszkę porównywanie, ale co tam. Weźmy sobie Phone Guy'a i uwaga widzowie, normalnie, patrzcie to, na chwilkę go dodamy, zobaczcie jak on nawala, patrzcie jak to pięknie idzie, nie? Co prawda ręcz troszkę mniejszy od naszego Purple Guy'a, pamiętajcie, że na boostach, tak? Na boostach to robimy, sprawdzamy na boosterach i teraz ten ziomek bije, bije, bije i zobaczcie jak szybciutko tutaj wbija te obrażenia, także naprawdę mega szybko to idzie, a Purple Guy dla porównania, zobaczcie, maksujemy. I tutaj troszkę to idzie wolniej, to faktycznie idzie gorzej. Zobaczcie, taki pojedynczy Purple Guy, no nie może sobie poradzić z tymi Deserted Foxy. Także totalnie, no powiem wam, że jestem w szoku, bo naprawdę Phone Guy jest lepszy. Naprawdę jest lepszy, bo nie dość, że slowuje, to patrzcie jak szybko bije. 10 tysięcy już nabił, 15. Okej, okay, więc moim zdaniem totalnie zwycięzcą jest Phone Guy, nie? Purple Guy przegrywa z Phone Guy'em, widzowie. Dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie, ale no jak tak popatrzycie... to mi się wydaje, że naprawdę Phone Guy jest o wiele lepszy, bo szybciej bije, mam troszkę mniejszego range'a, ale obrażenia będą mega podobne, także tutaj... Znaczy mega podobne, w tym wypadku to już nawet będą tak naprawdę większe, chyba, bo 775, 0,75 to troszkę tam nieco ponad 800, tu mamy 155, tak no słuchajcie, wiele razy, więc wydaje mi się, że tak, Phone Guy jest lepszy po prostu, to jest moje zdanie. No oczywiście możecie mieć inne, slowowanko mamy od Phone Guy'a dodatkowo, więc to naprawdę dużo daje. Tutaj mamy tureciki, które biją, ale no nie wiem, wydaje mi się, że patrzcie, to bicie tego Phone Guy'a, że taki starter ze starterów to Phone Guy wygrywa, totalnie. No dajcie znać koniecznie w komentarzu, mi się wydaje, że naprawdę totalnie Phone Guy wygrywa, patrzcie to, jak on nabija obrażenia. Oczywiście postawmy już tutaj wszystkich, żeby ładnie, wiecie, dobić tego bosika, dobra, dawaj tutaj kolejnego. I postawmy Phone Guy'a kolejnego, dobra. I widzowie, patrzcie jak on zjeżdża, nie? Jak zjeżdża HP temu bossowi, patrzcie to. W tym momencie to naprawdę totalnie po prostu zjeżdża. Cudowne, cudowne po prostu. Tu range'a nie było, ale już nieważne. Czachy dostałem, o, ale dropik widzowie, ale dropik. W ogóle jestem ciekaw, po ile taka czaszka chodzi za duszę. W sensie, ile dusz dają ludzie za jedną czachę? To powiem wam, że to jest potrzebne właśnie do Springtrapa na pewno. Nie wiem, czy do, na pewno też do innych postaci. Ja mam Springtrapa, tylko go widzę. Bo jakby w Evolve'ie widzicie te postacie, które tylko macie, nie? Więc generalnie jestem ciekaw, ile taka czaszka chodzi. Bo naprawdę jest ciężka do zdobycia. Ja mam tego Springtrapa. I jakbym miał coś innego, to by mi tutaj pokazali. Ale 5 takich czaszek potrzebne jest, nie? Klepsydry już powoli idą. Telewizorki też. Widzowie, mi się wydaje, że nie będę tego sprzedawał, tylko zrobimy sobie Evolve'a. I wtedy zobaczymy, jak to siedzi. Zobaczmy też, czy na Trading Plazie nie ma przypadkiem wystawionej takiej czachy i po ile dusz, chciałem powiedzieć, po ile gemów, przyzwyczajenie do innych gier. No więc tak, widzowie, jeżeli chodzi o itemek, to mamy 400 za jedną czachę. Ojejku, dobra, to jest naprawdę dużo. Powiem wam, że 400 dusz za jedną czachę, to jakbym tak te czachy dropił, to jestem w stanie sobie kupić naprawdę potężne postacie. Powiem wam, że takie, no nawet ekskluzywy na luzie, nie? Na przykład, nie wiem, Patriot Freddy'ego, ale to chyba aż tyle nie kosztuje.